Gdzie w dzisiejszym odcinku będziemy zjeżdżać na dyskach snowboardowych wraz z Ewelą. Siemano, Ewela. Siemanko. I słuchajcie, będziemy zjeżdżać dokładnie w 3 rundach. Będziemy mieli po 3 zjazdy. Każda runda będzie się od siebie różnić. I co najważniejsze, kto zjedzie lepiej, ma lepszy lód. I na samym końcu zawalczymy wraz z Ewelą. I w dzisiejszym odcinku będziemy walczyć o stówkę, Ewela. Ja już się stresuję, mam całe ręce spocone i czuję się, jakbym naprawdę miała zjeżdżać na prawdziwej desce. Ale mam też tutaj dla was dobry deal, bo jak zostawicie 3000 łapek pod tym odcinkiem, to wam udostępnimy tą mapkę i będziecie mogli poczuć te emocje, co my za chwilę. Także wy widzowie, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i ja, żebym tutaj pokazał, jak to wygląda, będę jechał w pierwszej rundzie jako pierwszy. Wsiadam oczywiście na deskę, deskę już mamy na nogach i słuchajcie, musimy podjechać dokładnie w to miejsce, ponieważ mamy tutaj 2 guziki. Jeden guzik to jest reset, jest to reset zegara na dole, a drugi to jest start. Czyli jak ja teraz kliknę start, tam na dole będzie odliczany czas i no zaraz wam pokażę dokładnie, co ja tam na dole będę musiał zrobić. I pierwsza runda polega na tym, mamy dokładnie 3 zjazdy i nie mamy żadnych przeszkód. Później będziemy mieli przeszkody oraz dodatkową punktację. Także Ewela, jeśli chcesz, możesz przyjść do mnie na chwilę do pokoju. Ja tu tylko sprzątam, ale przy okazji będę ci liderką i będę tutaj dopingować Rafała, żeby zajął ostatnie miejsce. Dobra, słuchajcie, ja klikam i zjeżdżam. Mam nadzieję, że to kliknęło się tam. Ogółem ta trasa nie jest długa. Musimy zjechać tutaj jak najszybciej. Później będziemy mieli tutaj przeszkody. No to już jest jedna duża i po prostu takim zygzakiem zjeżdżamy na sam dół i będziemy mieli po 3 próby, żeby mieć najlepszy czas. I mam szansę, bo tam cię zawdziało i bierzemy najlepszy czas z tych trzech prób, tak? Tak, dokładnie tak. I ja, no i można powiedzieć, że pierwszą próbę tak traktuję pokazowo, żebyście wiedzieli, ojejku, żebyście wiedzieli dokładnie, o co chodzi. I tak, na samym dole czeka na nas tutaj licznik, czekajcie. Aha, właśnie, zapomniałem, jeszcze jest turbo i musimy naskoczyć na launchpada, słuchajcie. No i ja schodzę i wygląda na to, że mój wynik jest to 38. Tam u góry trzeba będzie to teraz restartować, także Ewela, możesz teraz ty. Ja też restartowałam, mam nadzieję, że udało mi się kliknąć i nie wiem, czy Rafał dawał turbo. Ja o tym będę pamiętała, żeby dawać. Patrzcie się, tutaj, tutaj. Jedziemy cały czas, omijamy. Rafał wjeżdżał w ściany, a mam nadzieję, że mi się nie będzie to przytrafiało. I tak szczerze, na początku nie warto używać tego turbo, chociaż na zakrętach może lepiej. Ej, dobrze mi idzie, na razie nie wjechałam w żadną ścianę. Tutaj Rafał gdzieś, czekajcie, zakręt taki zrobił i tutaj wjechał w tą ścianę. Ja nie mogę tu wjechać. Nie, no i wjechałam w to i nie, nie, ale mnie to spowolniło. Ej, nie gadajcie, że ja przez to teraz będę miała większy czas niż Rafał. 35 sekund, szybko, szybko! 7, 8! Nie! Nie! Co ci się wydarzyło? Nie! Nie! 42 sekundy, bo wsiadam z deski 10 sekund. Czyli Ewela ma 42 sekundy, ja mam wcześniej 38. Także mamy tam zrestartowane na dole 3. Czekajcie, tak muszę sobie może tą deskę od razu. Dobra, lecimy. Lecimy. O nie, 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 nie. No, dobra, dajemy nitro. Ewela, kibicuj mi proszę. Tutaj proszę trzymać kciuki za mnie. Rafa, przegraj. Rafa, przegraj. Jedziesz tam w tą ścianę, tam ten różek na końcu. Ej, ale tu było dobre. Na tych zakrętach to jest naprawdę mega potężne używać właśnie tego nitro, bo to od razu tutaj musimy... O nie! Aaaa! Dobra, dobra, no najgorzej. No myślałem, że tu nie wjadę, ale w sumie... Ej, powiem wam, że nie wygląda to naprawdę źle. Jedziemy sobie tutaj na dół. Ej, jaki dobry czas! 30! Aaa, 30! Dobra, no najgorzej. Tylko o sekundę lepiej. 37 sekund, Ewela. Dobra, tutaj też ważne jest to, czy... No nie, że czy szybko się naciśnie i od razu się wskoczy tutaj na stok. No, możemy tak to nazwać, bo w sumie to jest taki stok z prawdziwego zdarzenia. Tutaj mi wcześniej dobrze poszło na początku, tylko na końcu się tam właśnie na tym koniuszku zatrzymałam i to mi mega dużo czasu zabrało. I jeszcze na końcu też długo wysiadałam z tej deski. Tu jest ostry... Ja w ogóle speeda nie daję, nie daję turbo. I tutaj znowu mnie wywaliło, ale dobrze jest, dobrze jest. Nie wiem, ile mam czasu, za chwilę się przekonamy. 31 sekund, 32. Dobra, Rafał, muszę być przed tobą. 4. 37, to tyle co ty, tak? Co ty gadasz, że tyle ci się udało? 37 sekund, ja też. I widzowie, to jest ostatnie podejście, tylko pytanie, co i jak będzie remis. Dobra, ja tutaj wsiadam na deskę. Trzymajcie za mnie teraz kciuki. Ewela, zrestartuj mi... A, bo dobra, ja sobie sam zrestartuję. Restartujemy i jedziemy, dobra. Od razu turbo. Ej, naprawdę się teraz musimy postarać, żeby tam na dole nie uderzyć niczego ani nikogo, dobra. I ej, wow, ja nie wiedziałem, gdzie jechać przez chwilę. Dobra, tędy. Ej, jak dobrze teraz jadę, Ewela. Oj, już nie jadę tak dobrze. Przyspieszamy. Nie wiem, gdzie jest ten róg właśnie. Ajajajajaj, dobra, jest dobrze. W lewo skręcamy i teraz... No, come on, no znowu w ten róg wjechałem. Najgorzej, najgorzej, ale i tak jadę tutaj dobrze.
30? Ej, jak dobrze, jaki dobry czas, Ewela, mam 30. Dobra, 35 sekund za trzecim podejściem, wow. Ja teraz za bardzo nie będę mówiła Rafałowi, jak mi idzie, żeby on nie wiedział. Wy tutaj widzicie, ja wolę nie dawać speeda na początku, żeby, o tutaj sobie dam, bo tu jest akurat prosto, żeby nie wjeżdżać w te ściany, bo jak się wjedzie w ścianę, to bardzo dużo czasu zajmuje. Tu jest taki ostry zakręt. No trochę mi tu nie wyszło i... No i wjechałam w to... Nie! Dobra, Rafał, nie! No nie, jestem przegrywem. Także chyba niestety, no na pewno dużo czasu mi to zajęło. Wjechałam dwa... Chociaż nie, ale zanim wysiądę, to będzie kiepsko. Czyli ja bym miała taki dobry czas, jakbym nie wjechała tam. A tak to jeszcze nie wskoczyłam na jumpada. 42 sekundy, czyli tak jak za pierwszym razem. Teraz przychodzi pora na rundę numer 2 i runda numer 2 polega na tym, że mamy tutaj dokładnie takie czerwone bramki, przez które musimy przejechać. Jeśli przez nie nie przejedziemy, musimy się cofnąć, przejechać, dopiero wtedy jest zaliczona dana bramka. No i oczywiście, kto będzie miał najlepszy zjazd, no to będzie miał najlepszy zjazd. Oglądajcie do końca, bo jeśli chodzi o nagrody, bronie i walkę, będzie to dopiero na samym końcu. Także Ewela, możesz jechać teraz ty jako pierwsza, proszę bardzo. Dobra, jedziemy powolutku, bo skorzej jest stracić dużo czasu na, wiecie, cofaniu, a żeby cofnąć tutaj, to będzie ciężko. O, o, dobrze mi to idzie, powiem wam. Dobrze mi to idzie, ej, bardzo dobrze mi to idzie. Tutaj trochę pługiem jadę, pługiem, bo chciałam przyhamować. No, muszę wysiąść z deski i wsiąść jeszcze raz. Nie, tutaj to mnie oszukało. Ta, Rafał, taka bramka przy samej skale, to jest oszukane. Jeszcze musiałam zsiąść z... Nie, nie, czekajcie. O, dobra, dobra, no speed. Głową zawdziałam. Dobra, to będzie masakra. Mam nadzieję, że Rafałowi pójdzie tak samo źle jak mi, bo jeżeli nie, to... Ej, przecież te bramki są tak zrobione, że tutaj trzeba zawracać 5 razy. Jak Rafałowi pójdzie lepiej niż mi, no to niestety... Na pewno przegram. I tutaj na tej prostej wcześniej było fajnie, bo się jechało jak się chciało. A teraz trzeba uważać, żeby przejechać przez bramkę. Ej, mam nadzieję, że w następnej rundzie mi pójdzie trochę lepiej, bo na razie to po prostu widać, że nie jeździłam nigdy na snowboardzie. A jaki masz czas na samym końcu? Minutę 10. Okej, restartujemy czas, teraz moje podejście i jedziemy. Musimy powoli, żeby tutaj, wiecie, się nie wyłożyć na samym początku. Przejeżdżałem przez jedną, drugą, trzecią bramkę. Tu mamy czwartą bramkę, piąta bramka, szósta bramka, ej, jak dobrze idzie, ale Eweli też tak dobrze szło. Dobra, trochę mnie tutaj wstrzymało. Okej, gdzie tu mamy kolejne bramki? Tutaj jest brameczka. Oj, dobra, musimy się wycofać. Ale ty, dobrze to zagrałem, dobra. Przejeżdżamy tu w lewo. Oj, dobra, przez wszystkie mam prze... No nie, come on. Tutaj ty na końcu trzeba się cofać do nich. To jest najgorsze. Napiszcie w ogóle w komentarzu, gdzie kolejne zjazdy mamy robić. No kurczę, piksior. Dobra, teraz się uda. Jedziemy, proszę bardzo. Przejeżdżamy dalej. No co mi... Ty no, deska mi... No nie. No dobra, śmiałem się z Eweli. Ewela, ty miałaś minutę 10, tak? Tak, a ty ile masz? Mam już minutę, a jeszcze się muszę cofnąć do 3. No to jest jakiś... Jakiś dramat. Dramat, dobra. Okej. Minuta... 11. Ja tutaj już wiem mniej więcej, gdzie są te bramki, więc wydaje mi się, że powinno mi iść lepiej. Chyba, że zrobię takiego faila jak w pierwszej rundzie, że jadę prosto na bramkę i ominę nią. Dobra, tutaj jest. O, tu mnie jakaś skała tak zatrzymała, a nie powinna. No i tutaj się znowu zaczyna. Trzeba się wrócić do tej bramki, tak jak wcześniej. I teraz była brameczka gdzieś tutaj, dobra. I tutaj za rogiem Rafał Skubaniec schował brameczkę, ale idzie mi lepiej. Nie chcę zapeszać, ale tutaj przeszłam. O, i tutaj trzeba się wrócić. Ale dobrze, ten różek mnie zatrzymał. Ten różek mi uratował. Jedziemy, ciśniemy. Na głowę spadłam. Jedź, Mikołajka, jedź. Dobra, ostatnie. Jedna, druga i ostatnia. I Rafał, będzie mniej niż minutę? Nie, nie. 53 sekundy. Czyli 53 sekundy. Ja jestem w szoku, jak dobrze ci teraz poszło. Biorę sobie tutaj deskę. Proszę państwa, przejeżdżamy tutaj pod guzik. Proszę bardzo, start. I jedziemy. Biegnę z tobą. Czaisz, że ja no już na pierwszej... Nie wytrzymam, widzę. Ja przecież to jest jakiś... No halo, no dobra. Ale tam na dole też dałem, można powiedzieć, ciała. No nie, co to ma być, dobra. Oj, kurczę, Wiksior. Ja nie wiem, o co chodzi Eweli z tą ukrytą bramką.
tak mi dobrze szło wcześniej, a teraz to jest jakiś dramat. Mówiłem wam, że ta pierwsza runda jest po prostu najlepsza. A, ja już wiem, bo ja mam taką laskę dużą. No nie, mam duży łeb. I dlatego sobie nie mogę... Halo, no choinka malinka, no co jest grane? Co to było? Jakaś choinka malinka, co to za powiedzenie? To jest jakieś nowe powiedzenie rapy? Choinka malinka? Sam to wymyślił. Ej, no w sumie, no. No i znowu ten sam błąd! Ej, ile razy ja tu jeszcze... Dobra, spokojnie, spokojnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Zjeżdżamy jeszcze tu. Zjeżdżamy, 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 zjeżdżamy... O, dobra, jest dobrze. Jedziemy dalej, 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 dalej. Ej, wygląda na to, że mamy pobicie czasu. Ale ja miałam 50, ile sekund? 56 albo 8, coś takiego, nie pamiętam. Ja jeszcze tu przypominam, żebyście czekali na trzecią rundę, bo trzecia runda to po prostu was totalnie rozwali i później będzie walka o stówę, Ewela. Dzisiaj gramy o stówkę. Gotowi do startu, start, gramy o stówkę, także muszę... Tutaj klątwa Rafy chyba mnie nawiedziła, klątwa Rafy. Jedziemy przez bramę... Nie! Dobra, już się mogę... Nie! Ewelana, spokojnie. Dobra, już się mogę poddać, także mam nadzieję tylko, że Rafał nie przebije mojego wyniku wcześniejszego. 58 czy tam 6 sekund, chyba 8. I że wygram tą rundę tym sposobem, bo teraz na pewno będę miała, nie wiem, z 2 minuty. Dobra, Rafał, ja już się tam nie wrócę. Dobra, poddaję się. Ja się poddaję, omijam dwie bramki jak coś, także nie wiem, ile za to mi dajesz mi... Nie! Dobra, Rafał. Czy ja mogę już tutaj zakończyć tą rundę i po prostu dać tobie szansę, bo ja po prostu jak się wrócę, to będzie to trwało 3 minuty i wiem, że na pewno przegrałam. Dobra, no to w takim razie tutaj Ewela się poddaje, a teraz ja jadę i już mamy start i teraz muszę Ewelę przebić, że tak powiem. Mamy 3 brameczki. Oj, 3, dobra. Przyspieszamy. No dobra, no jedzie, jedzie. O, dobra, jest hit, jest hit. Ja tutaj sprawdzam czas i w sumie mogłam od początku tutaj siedzieć, bo ja nie wiem, czy ty nie kłamiesz. Nie, no dlaczego? No przecież to widać. Ło, Ewela, dobra, nie zajmuj mnie tutaj, bo ja tu... No, co to ma być? Ej, a może zjazdy na motorach by były fajne? Też do takiego odcinka widzę, dajcie znaka. Ojojoj, dobra. Jedź, no. No nie! Ej, stoję w ostatniej bramce i nie przejedziesz. Ewela, czekaj, 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 bo ja się tu skupiam, żeby zgarnąć. I... 48 sekund. No nie rób ciśnienia, no! No 54! Ewela, no ej, nie bądź taka, co to ma być? Ale aż mnie w środku zagotowało przez coś takiego, proszę tak nie robić, naprawdę. Co to ma być? Jakieś tutaj ciśnienie. No ja dłużej... No co jest i co jeszcze go... Nie. Minuta 12, także wygrywam drugą rundę. Mam nadzieję, że w trzeciej pójdzie mi tak samo dobrze. Słuchajcie, runda numer 3. Już wam tłumaczę zasady. Odpalamy. Proszę bardzo. Tu jeszcze przypominam o kodziku Ewela. I słuchajcie, runda numer 3 polega na tym, że dany ten pierścień złoty. Po pierwsze, musimy przejechać przez czerwone, ale jeśli przejedziemy przez złote okręgi, to 5 sekund odejmujemy od czasu. Aż 5 sekund. Także możemy wyjść być może na minusowy czas. Czyli trzeba przejechać przez czerwone, ale to daje nam minus 5 sekund. Ewela, zrozumiałaś to? Tak, a ja to muszę liczyć, czy to samo się liczy? Nie no, ty to musisz liczyć, Ewela. Ile złotych okręgów? Czyli przez czerwone przejeżdżasz, a złote liczysz także. 3, 2, 1, go! W takim razie jedziemy i przejeżdżamy przez... Każde zło... Okej. Okay. Przez każdy złoty okręg. Raz, jeden okręg. Nie, no nie, wkurzyłam się już. Drugi. Nie przejechałam. Trzeci. Muszę przejeżdżać, bo muszę tu nadrobić. Dobra, tu nie nadrabiamy. Tutaj się cofamy do góry. No szybciej, kobieto, no co ta baba robi? No nie. Dobra, w takim razie jedziemy, 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 jedziemy. Ile ja miałem okręgów, Rafał? Trzy miałeś? Trzy. Cztery. Kurczaki. Cztery mam, cztery jak coś. Ja mam nadzieję, że to mi da dużo. Pięć, sześć. Sześć mam okręgów. Jadę tą stroną. Sześć okręgów. Siedem. Dobra, osiem. Osiem. Dziewięć. O, i przez to ominęłam bramkę przez ten okręg. Nie wiem, czy to było dziesiąty, czy... Tak, dziesiąty chyba. Nie wiem, czy się pomyliłam, czy nie. Teraz wyjdzie ten. Nie, stoję w bramce i nie mogę jechać. Dobra, mam 9 albo 10, ale już nieważne. Nieważne.
Liczmy 9. Liczmy 9. I liczmy 9. Rafał, mam czas? O nie! Minutę 24 i 9 okręgów. Czyli wygląda na to, że Eweli czas jest to 39 sekund. Gratulacje, jest to dobry wynik. Ja zabieram sobie deskę. I słuchajcie, teraz muszę zrobić wszystko, żeby przejechać przez wszystko. I przez wszystkie bramki i przez wszystkie okręgi. Okej, jeden mamy zaliczony. Drugi mamy zaliczony. Jak to by dobrze idzie? Trzeci mamy zaliczony. Oj, trzeci, musimy przejechać. Trzeci, czwarty mamy, okej. Piąty, później dopiero będziemy robić to szybciej. Piąty, szósty. No, wjeżdżaj. Oj, szósty, co ja zrobiłem? No muszę się teraz wrócić. 7 okręgów mam Ewelka, tylko ominąłem bramkę przez to. Okej. Ile ja miałem tych okręgów? Już zapomniałem? 6. Co ja robię? 6, czyli mam teraz 8 chyba, coś takiego. 8, co ja robię? 8, teraz mamy 9. Dobra, no spokojnie. Ej, no nie, dobra. Nie wiadomo, co tu wybrać w takich momentach. I mamy 10, okej. 10, tu zwolnijmy. 11, okej. 12. 13, łocie panie, 13, no tu już nie możemy. Ej, czas się nie odpalił, no nie, no spaliłem, niezaliczone Ewela, czas się nie odpalił. Co ty gadasz? W takim razie musimy pójść te... Widziałeś to? Widziałem. Mamy jedno kółeczko, drugie kółeczko, nie! Ale się za chwilę zdenerwuję, mi już jest tak gorąco. Nie mogę przejechać przez bramkę, Rafał. Dobra, powolutku. Trzecie kółeczko, spokojnie, Ewela, za bardzo się denerwuję. Och, czwarte kółeczko. Piąte. I mamy szóste, Rafał. Brameczkę mamy, super, szóste. Na razie tutaj... Oj, ta bramka zawsze jest ciulowa, taka, że się zawsze muszę do niej wracać. Dobra, czyli jedziemy tutaj, siódme. I mamy... Mamy 7 czy 8? 7 czy 6 miałam przed chwilą? Dobra, chyba 8. Jak się pomyliłam... A ja nie wiem, ja nie liczę, Ewela. Dawaj tam. Dobra, 8, 9, 10. 10 kółek mam. O, no. Ej! Deska mi pojechała na tą! Muszę się cofnąć. Dobra. Nie! Jezus, ja jestem po prostu najgorsza na snowboardzie. Dobrze, że nie jeżdżę w prawdziwym życiu, bo bym chyba wszystkie nogi połamała. 10, 11. O, stop. O nie, jak ominęłam, nie wierzę w to. Ej, to jest taka ciężka runda, musicie wbić na tą mapę i spróbować tego, bo normalnie... No nie, no będę przecież cały czas dookoła tej bramki jeździła i nie... Dobra, spokojnie. Ja już się za bardzo zdenerwowałam. 12. Rafał, ja każdą bramkę omijam, się muszę wracać. Ja normalnie jestem taka zdenerwowana już, że się we mnie gotuje. Nie, no to nie. Czekajcie, powolutku. No jedź! Dobra, 12, już nie omijam tego. 12, tu jedziemy. 13. 13 kółek mam. Bramka. I uwaga, bramka. 2 minuty, 1 i 13 kółek, no masakra. Czyli wygląda na to, że Ewela ma 56 sekund aktualnie, czyli gorzej, czyli zostaje pierwszy wynik. Ja mam teraz naprawdę nadzieję, że przejadę powoli i dokładnie. Okej, mamy pierwszą bramkę, mamy pierwszy okrąg, okej, pierwszy... Wow, pierwszy okrąg. Okej, drugi, uwaga, trzeci i czwarty. Okej, czwarty. Piąty. Okej. Powolutku, pomalutku. Co to ma być? Nie mam pytań. 5 Ewele mam. 6. 7. Okej. O, 7. 7. 8, 9, 10,
11. Okej, okay, ale jest dobrze. 11. 11, 11, 11. Ej, znowu nie ma czasu. Co jest grane? Po prostu oni chcą, żebym ja wygrała. Restartujemy czas. I uwaga, 3, 2, 1. Start, proszę państwa. Mamy jedno kółeczko. Teraz jestem pozytywnie nastawiona i przejdę to. Drugie kółeczko było. Trzecie kółeczko. Czwarte kółeczko. Tam nie jedziemy. Piąte. Ojejej, czy można od dołu przejeżdżać bramkę? Nie, trzeba się zawrócić. Dobra, czyli mamy pięć. Tutaj powoli, bo tu zawsze przejeżdżam. Te skały są jakieś oszukane. Pięć kółeczek. A, kurczaki, zawsze tutaj mam problem. O, szybko, szybko. No, kobieto, przecież ty masz jakiś brzuch za duży chyba. Dobra, pięć kółek, jedziemy dalej. Sześć, siedem. Ach, ha, 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 ha. Ach, ha, 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 ha. Nie, i kółko przyjechałam, ale od tyłu. Siedem. Powoli, Ewela, ty za szybko jedziesz. Siedem mamy. Tą brankę, dobra. Tu powoli, zwolnij, powoli, powoli. Siedem, osiem. Zwolnij, zwolnij, zwolnij. Osiem, dziewięć, dziesięć. A! Nie, tam nie było, czyli dziewięć mam, dziewięć, dobra. Jezus, ja już się gubię w tym liczeniu, bo tutaj nie dość, że stres. Żeby być jak najszybciej, to jeszcze trzeba liczyć. Czyli teraz dziesięć. O, czekajcie, panie! Dziesięć mamy i prujemy do przodu. Prujemy do przodu, nie jedziemy przez kółka, nie jedziemy też z kółka. 10 kółek i minuta 32. Czyli wygląda na to, że Ewela ma 43 sekundy? Jak ja to zrobiłam, że miałam w pierwszej rundzie 39? Chyba ktoś coś źle obliczył. Klikam start i jadę. Czy mamy tam włączone wszystko? Tak, tak, tak. Jedź, jedź, jedź. Ja tutaj czekam przy liczniku. Ej, ja wpadłem pod mapę. Nie wytrzymam za chwilę. Startuję, startnęło. Tak, dawaj. Ewelina, ja wpadłem pod mapę znowu. Po prostu ja muszę wygrać tą rundę, okej? Okay? No dobra, no chyba tak zrobimy. No bo ile razy można mi dawać, żebym ja restartował. Dobra, Ewela wygrywa tą rundę. Lecimy teraz po przedmioty. Teraz przechodzimy do poznania broni i jako, że ja wygrałem, tak? Ja wygrałem pierwszą rundę. Tak, dostajesz łuk, gratulacje. Dostaję łuk i robimy później teraz tak, że możesz sobie wybrać albo drugą, albo trzecią broń. Dobrze, ja wybieram sobie za drugie miejsce, także mam taką fajną pompkę. W drugiej rundzie ja wygrałam i mamy tutaj taką broń, także tutaj ładnie pasuje do mojego zestawienia. A ja sobie może wybiorę tą z trzeciego miejsca, proszę bardzo. Co? Czemu się śmiesz? No bo mam mityczny slon. Zobaczysz później. Ja USP-ka mam, no nie wiem, czy będę zadowolony, chociaż lepszy chyba niż te tutaj inne bronie. Także jestem na blisko, będę podchodzić, także Rafał, musisz się chować przede mną. A więc 3, 2, 1, start, gramy do 5 fragów. Rafał mnie obił trochę skubaniec i mam mniej HP, ale i tak... Mimo tego postaram się wygrać. O nie, jeden HP. Dobra, mamy Ewelę. No miała mniej HP, ale trudno. Ajajaj. Ty no, ej, wbiłem w nią tą strzałę. Dobra, jest 83. Co to? Wow. Dobra, jest, mamy to. Dobra. On, Rafał nie ma w ogóle jakieś pompy? Ale się wystraszyło. No wreszcie, dobra, mamy to. Dobra, musimy teraz to zrobić i stóweczka dla mnie. No, no, gigi, jeden. Tylko patrzcie, ile ja mam HP. Ja go widzę. Czemu ja go widzę? Ej, jak wyczułem, że tam będzie. Czyli stołeczka dla mnie, bardzo dobrze. No i ja wam jeszcze raz przypominam, że jeżeli zostawicie 3000 łapek pod tym odcinkiem, to udostępnimy wam tą mapkę. Na razie.